Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Loop Hero, czyli w sumie gierka, którą niektórzy z was mogą nawet kojarzyć, bo w sumie jakiś czas temu grywam sobie jej demko. No ale coś, wyszła w końcu pełna wersja, więc nie wiem, czy muszę dużo mówić. Zaczynam rozgrywkę i wiem, że można tu kontynuować na momencie, w którym się zakończyło w demo, ale pozwólcie, że zaczniemy od nowa. Ten zapis usunę. Głównie dlatego, że jest, powiedzmy, demo, ale nie dosyć demo, to jeszcze takie trochę, powiedzmy, tam mieszane. W ogóle więc zaczynamy nową grę, nie będę dużo opowiadał, po prostu zaczynamy. Żeby nie było, gra jest super, bardzo ją lubię. Jeszcze dopiero co się dowiedziałem teraz, została stworzona przez ludzi też pracujących wcześniej nad Please Don't Touch Anything, ale dobra. Okej, dobra, co to było? Gwiazdy na niebie znikają, jedna po jednej. Ale nikt tego nie zauważył, nikt nie mógł tego zatrzymać. Biegnę do ostatniego miejsca, gdzie nadal jest nadzieja. I swoją drogą nie wiem, czemu nie wyłączyłem samouczków. Mój błąd. Muszę dotrzeć zanim jest za późno. Dźwięki agonii szybko znikną. Świat zostanie zniszczony. Nawet pamięć o nim przepadnie. Nawet jeśli nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby przywrócić to wszystko, zawsze będzie ktoś, kto będzie próbował osiągnąć niemożliwe. W miejscu bez przestrzeni, bez czasu, bez pamięci, czym bez wspomnień. No proszę. Naprawdę, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że uda mi się to pozyskać, ale jednak jest, mam Loop Hero, mam rozgrywkę. I tak, gdzie jestem? Nie mogę zobaczyć niczego poza tą ścieżką. Ach, ten ból w głowie mi zabija mnie po prostu. Pamiętam tylko szkieleta z kosturem na niebie. Ta ciemność z niego wypływała. Czy on zniszczył wszystko wokół mnie? Stanie tutaj nic dobrego dla mnie nie zrobi. Lepiej pójdę. Tak w sobie myślę, dobra. Oj. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś schronienie przed nocą. Jeśli coś takiego jak noc istnieje, nawet bez nieba, oczywiście. Co, dobra. Nie będę czytał samouczków, bo w sumie nawet nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu tego nie wyłączyłem. Ale tak, ja, żyjąca kula glutu. Dosyć interesujące. W sumie strawiam wszystko, co się da. Ej. Pamiętam tą kreaturę. Może po prostu muszę odświeżyć swoją pamięć i wszystko będzie tak, jak było. Okej. No i tutaj takie różne informacje. Naprawdę wybaczcie, nie będę tego tłumaczył. Nie czuję takiej potrzeby. Więc no. Ciężko zwalczyć swoimi rękoma. Wydaje mi się, że było gdzieś miecz, czy ogólnie była gdzieś tu broń, która nie została do końca trawiona. Dobra, tak. Z tego co się orientuję, gdzieś niedaleko tu było zagajni. Czy to są nawet moje wspomnienia? Albo one należą do tego slajma. No, to... Z tą drogą widzę, że trochę się tutaj zmieniło. Na zasadzie widać, że tu są jakieś zniszczone coś i coś. Ale mówię to w dobrym znaczeniu. Lepszy mieczyk. Chyba tam było coś w tym leśnym wilku czy coś. Dobrze pamiętałem. Trochę stresu emocjonalnego i parę kolorowych obrazów i trochę adrenaliny i wszystko będzie... Wszystko będzie zapomniane jak sen, dobra, nieważne. Albo zapomniane jako zły... cholera. Dobrze, że nikt nie słucha. Dobra. Bo na razie to po prostu stawiam jakkolwiek, cokolwiek, tak. Żeby nie było po prostu piężna pętla, nie jest niczym szczególnym, więc nie ma co się tak bardzo starać. Świetnie, więc tam było, a góra o tam. A tu las. Świat normalnie jak nowy. Kamilki i gałązki w moim plecaku na pewno są tego znakiem.
Mhm, tutaj, tu jest informacja o różnych rzeczach. Że ogólnie się właśnie podczas rozgrywki, tu mogę wam powiedzieć, zbiera właśnie gałązki, malutkie kamyczki, różne rzeczy. I jak się zbiera wystarczająco dużo tego, to od razu już jest właśnie utworzone na przedmioty stabilne, takie do użytku. Ale no, więcej poznacie na pewno niedługo. I tak, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby trochę odpocząć. I teraz właśnie jest opcja ucieczki, czy tam ogólnie wyjścia, że tak nazwę. Można ją robić w różnych momentach. I tu akurat tylko, że jesteśmy na oborze, kiedy to klikamy, odzyskamy wszystkie rzeczy, które mieliśmy ze sobą. I jeśli by taka ciekawostka było, to poza obozem tracimy 40%, a jeśli by nas coś pokonało w bitwie, tracimy 70%. Ale dobra, mniejsza z tym. Retreat, uciekamy. Jest pustka. Ciemno i chłodno tutaj. Ale ognisko może rozwiązać oba problemy. No i ogólnie właśnie możemy budować ognisko, tak, tutaj. I w sumie to tyle na obecny moment. Mamy ognisko, taki początek naszej bazy. Jeśli się nie mylę, zbudowanie go, tak, powoduje, że odzyskujemy 20% max HP. Zawsze jak wchodzimy na pole ogniska tam wtedy. No i ogólnie mówiąc, za dużo nie powiem wam o systemie wioski tutaj, czy tego obozu. Poza tym, że jest dużo budynków, jak widzicie. Każdy budynek można ulepszać z tego, co kojarzę. I każdy wymaga innych surowców i materiałów. Żywność, kamień, drewno, metal. Wszystko z tych rzeczy właśnie pozyskuje się za w sumie granie w grę, że tak nazwę, i przechodzenie tego wszystkiego, ale co ja tu będę opowiadał? Jest przycisk. Idziemy na ekspedycję. I w sumie jest tylko taka opcja, nawet nie wiem do końca co ma oznaczać dalej. I proszę, mam inny świat. Ta ścieżka. Wszystko jest nie tak. Ale pamiętam. Wygląda jak dokładnie co kompletnie inne miejsce i jest znowu puste. Czy moje działania mają w ogóle jakieś znaczenie? Jakbym miał jakiś wybór. Jeśli muszę się poddać i płakać, żeby uratować świat, jestem najgorszym zbawcą ze wszystkich. Dobra, zajmijmy się tym. A więc ogólnie gierka przebiega właśnie w ten sposób, że tu będziemy właśnie kształtować sobie światy, tworzyli różne rzeczy i tak dalej. I od razu mówię, tutaj chciałbym pokazać coś, czego się już nauczyłem samemu, można powiedzieć, przez granie w demo przez długi czas. Więc tak, pierwsza rzecz, każda rzecz ma inne statystyki, warto patrzeć, bo różne strategie można. I druga rzecz, mamy tutaj właśnie coś takiego jak polany czy równiny. W teorii nic ciekawego, po prostu leczy dwa. I mam góry oraz kamienie. Przy czym kamienie są gorsze od gór. Żeby nie było, taka prawda. Ale jednocześnie nie ma znaczenia, które się tak naprawdę trafi. Bo które by to nie było, i tak ma podobne działanie. Czyli kładziemy to, dostajemy efekty i tyle. Natomiast jeśli chodzi o samą w sobie polanę, na obecny moment po prostu stawiamy, dostajemy za to, jak widać, rację, za to dostaliśmy kamyczki. I no, dwa życia co rano, tu właśnie jest też licznik czasu. Zatem nie wiem, czy jest co dodać na ten temat. Poza tym, że polany kryją w sobie jeszcze jedną tajemnicę, którą co prawda zobaczycie trochę później, ale jednak zobaczycie. I dobra. Cmentarz, który co trzeci dzień spełni szkieleta. Niech będzie tutaj. Polanę tutaj. I tak, moje ulubione. Latarnia, która przyspiesza i zwiększa prędkość ataku. Mam tu trochę glutów, więc postawimy ją w tym miejscu. Nie będę ukrywał, naprawdę jestem, jakby to najłatwiej nazwać, podekscytowany na samą myśl o tym, że będzie będę mógł prowadzić. I teraz uwaga, uwaga, stawiam góry. I patrzcie, ale się zmieniło. Są tu kwiatuszki. Właśnie takie fajne rzeczy tu można osiągać z tego wszystkiego, żeby nie były jeszcze góry same w sobie i te inne rzeczy też będą miały zaawansowane efekty. Ale o tym wszystkim za chwilę. Bo na razie po prostu nie mam wystarczająco pól, żeby pokazać to wszystko. Natomiast czy mamy, czy nie, to już jedna sprawa, druga taka, że udało się postawić, jak to się nazywa, siedzibę, czy tam, nie wiem, czy siedziba to dobre określenie, willę. Nie wiem, posiadłość, tak, posiadłość chyba być najlepszym określeniem, wampirów. Sam w sobie nie jest niczym takim,
ale dodaję wampira do bitwy. Sami sobie oni nie są nikim groźnym na razie, żeby nie było, bo im więcej chodzimy w sumie, im dłużej to trwa, tym mocniejsi są wrogowie. Ale byłem wkurzający. A teraz malutki dialog. Odsuń się, człowieku. O, wampir, gdzie są twoje ziemie? Jeśli twoi farmerzy potrzebują pomocy, bardzo z chęcią ją zaoferuję. Nie ma więcej ziemi. Nie wiem, no more flock, nie pamiętam co to jest flock. Ale nieważne. Tylko setki lat pustki. I setki lat głodu. Widzicie? Widzicie jak się wykrzywia? Ocal się póki jeszcze możesz. Nie wiem jak długo będę w stanie utrzymać głowy prosto. Ach, o jakich setkach lat mówisz? Twoją myśl, czy twój umysł łatwo jest oszukać. Ale nie możesz oszukać mojego głodu. Domaga się swojego udziału. Każdy łyk, każda kropla krwi będzie szła w stronę nasycenia go. Jestem za słaby, ale możesz mi pomóc. I doprowadzę ten zrujnowany świat do porządku. Tak, nie robię tego tylko dla siebie, ale dla wszystkich w imieniu dobra. Aha. Więc bądź wdzięczny za moją ciężką pracę i pozwól mi po prostu cię wykrwawić. Do sucha. Więc tak, dodatkowy wróg. Sami sobie wampiry mówię, na razie nie są niczym groźnym. Poza tym się leczą z każdym uderzeniem, co jest co najmniej wkurzające. Ale no, to tylko tyle. Nie, to by nie było naprawdę, nie jest niczym takim wielkim, ale delikatnie wkurzającym. Wampiry często posiadały nasze ziemię. Pilnowały pokoju i pomagały naszym osadom prosperować. Ale to nie zadziała. Teraz są po prostu bladymi cieniami swoich dawnych ja. Zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Wygląda na to, że krew innych kreatur nie może ich nasycić. Trzeba ich utrzymać. Nie żartował sobie na temat tego głodu. Nawet kreatury stojące obok niego są nasycone mocą pożerania życia kogoś innego. Dobra. Przy okazji mamy pierścionek, dając trochę... chyba 6% na unik i 2% na... znaczy 2 obrony. Nie jestem pewien, jak do końca obrona działa. Ale tak, i jeszcze jedna sprawa, jeśli ktoś by potem chciał inną, powiem szczerze, czcionkę. Ja mogę to zmienić, bo widzicie, mam jeszcze takie dostępne. Chociaż... dla mnie najlepsza jest ta klimatyczna, pikselowa, więc jeśli nie będę prosił bezpośrednich, to raczej przy tym zostanę. I cóż, mamy kolejne glutki. Idziemy. Na tym torze coś się zdobywało? Fragment pamięci? U. Fragment pamięci, okej. Okay. Nawet nie kojarzyłem, że to na cmentarzu się zdobywa. Już nie ukrywam, gdy grałem sobie w demko, to strasznie szybko powiedzmy porzuciłem korzystanie z cmentarzy. Ale co mam na myśli, mówiąc porzuciłem i w ogóle dowiecie się już pewnie niedługo. Można po tym podejściu. Najpóźniej w następnym odcinku. Ale oczywiście będziecie chcieli ich więcej. Żeby nie było, ja nie jestem z tych, co to będą narzucać odcinki, jeśli mi tego nie chcą. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, jakieś 2-3 może łącznie poza tym jeszcze dorzucę, żeby sprawdzić na pewno, jak to będzie. Żeby nie było, jestem świadom, że gierka może być przyjemniejsza do grania niż do oglądania, bo to w sumie taki trochę... w sumie taki jest symulator chodzenia i wszystko samo się tu wykonuje, ale... no wiem, może będziecie chcieli zobaczyć, jak ja sobie z tym radzę, jakąś historię zobaczyć czy coś. Proszę, mam lepszą tarczkę. Daję do 2 obron więcej. No, więc fajnie. I teraz mogę powiedzieć jedną taką rzecz, jeśli chodzi o materiały. Dostaliśmy za cmentarzysko w sumie fragment pamięci. I nie będę ukrywał, trochę mi to zaskoczyło, bo ja znam sposób na zdobywanie pamięci tego. Jak to się nazywało? Fragmentu pamięci. I ogólnie mówiąc, z mojej wiedzy zdobywało się go przez coś innego niż przechodzenie przez cmentarze. Tak samo jak metal zdobywa się też przez pewien specyficzny proces. Ale póki co więcej już nie będę mówił. I mamy najgorsze, co istnieje dla mnie. Kokon pająku. Naprawdę go nie lubię, mówiąc szczerze. Niech nie bym nie stawił, ale... no, jestem zmuszony zrobić, wiecie, jak najwięcej, żeby po prostu móc zrobić postępy i tyle. Więc tutaj to nie jest istotne, co chcę, a co nie chcę. A
Chociaż no mówiąc szczerze, najbardziej to chciałem zobaczyć jakieś nowości, odblokować sobie jakieś fajne rzeczy, cokolwiek. Dobra, nowy mieczyk na poziomie czwartym, co jest w sumie wielkim skokiem względem tego, co mieliśmy poprzednio. Uniki, obrażenia fajne. No, więc bierzemy. I muszę przyznać, strasznie kiepsko idzie to zbieranie, powiedzmy, co przedmiotów i statystyk. Owszem, będę dużo lepiej bił, ale no, co z tego, jeśli sam po małterzu zaczynam umierać. A materiałów cóż, w sumie jeszcze żadnego chyba nie skompletowałem. To jest naprawdę niepokojące. Dobra, ja tutaj mam ile obrony łącznie? 6, czy będzie 7. Dobra, jakieś obrażenia, biorę. I coś, to co dostaję po prostu, powiem szczerze, trochę tak przeszkadza mi w tym, żeby pokazać to, co chciałem wspominać. Dobra, mamy kolejną rzecz przynajmniej. Jak widzicie, 9 gór w ten sposób tworzy górski szczyt, który daje ciekawe efekty. Ale niestety ich wada jest taka, że co 2 dni tworzą harpie. Harpie, żeby nie było, nie są niczym znacznie, powiedzmy, uprzykrzającym życie. W sumie był cmentarz kolejny, to postawię też w tym samym miejscu. Naprawdę nie są czymś bardzo uprzykrzającym życie, ale czasami, jeśli dużo się ich natworzy, to mogą być problemy. I przy okazji mam też kartę Oblivion, czyli pustki. Powiem szczerze, to jest naprawdę potężna karta, pozwala usunąć dowolną rzecz. Warto ją zachować na później. Głównie dlatego, że właśnie, jeśli tego się nie zrobi, to no, później można żałować. I przy okazji są jeszcze różne rzeczy. Gdzie to zwiększa prędkość ataku wszystkich, istotnie tylko mnie. I przy okazji, tu właśnie można zobaczyć statusy. Jest też aura wampirów. I mają właśnie 10% wampiryzmu wszyscy, którzy tu są, nic wielkiego. A co my tu mamy? Attack speed 12% i 0,6 regeneracji życia, że co, muszę to wymienić. Nawet jeśli to nie jest do końca opłacalne. Dobra. Skałka tutaj. Kolejna planka tutaj. Super, mamy już pierwszego kamienia. Powiem szczerze, no, nie idzie to zbyt dobrze, ale no, wierzę, że w końcu się uda. Chociaż za dużo, co my raczej już nie osiągniemy. 2 obrony, 7 kontry, 6 wampiryzmu. Fajny efekt. Ale póki co się wstrzymam. No i proszę, pojawiły się właśnie już nowe rzeczy. W moim odczuciu jedne z lepszych nawet. Pobojowisko. Wkurzające, ryzykowne, ale warto. Powiem wam szczerze, bardzo warto je wstawiać. Bo daje to skrzynki, które znacznie, tak naprawdę znacznie ułatwiają życie. Po prostu w takich skrzynkach niejednokrotnie, przynajmniej w demo, żeby nie było, spotkałem się ze zdobywaniem przedmiotów, które były tak potężne, że normalnie raczej bym tego nie zdobył, powiedzmy, w warunkach naturalnych. Przynajmniej wiecie, ja się nie spotkałem z tym, żeby móc je zdobyć, ale dobra. No, i ogólnie właśnie gra taka jest, nasz cel to, tego co ja się orientuję, napełnić ten pasek wstawianiem różnych rzeczy, żeby dostać bossa, a potem tego bossa pokonać. Dobra, kolejne przedmioty jakieś nowe, fajne, fajne. I cóż, chyba przez to, jak dużo rzeczy dostaję, które od razu deaktywuję, co raczej, szczerze powiedziawszy, mało jest prawdopodobne, żebym pokazał wam, jak tutaj pozyskiwać właśnie materiały niektóre. A tutaj co mamy? Vampirism counter. Dobra, więcej obrony, więc trzeba. Jest smutne. Nie ukrywam, naprawdę, nawet bardzo smutne. Jednak liczyłem na to, że będę w stanie wam pokazać to wszystko, powiedzieć, o co chodzi. Pokazać, jak zdobywać metale, czy wiedzę w inny sposób, ale za dużo dobrych kart ci trafia. Czy może nie tylko za dużo dobrych, co raczej za mało kiepskich. Ale no to może być kwestia tego, że w sumie jest to pierwsze podejście, więc te... Czego się spodziewać po podejściu po samouszkowym? O, i mamy już kolejną rzecz. Postawiliśmy wystarczająco dużo gór, żeby pojawił się obóz goblinów. Wkurzające małe coś, w którym są gobliny. Nic zadać, nic ująć, na pewno wkurzający, najchętniej bym się tego pozbył. Ale pozbywanie się tego obniża progresa. Z goblinów chyba też wypadają jakieś tam w miarę, powiedzmy, przydatne rzeczy, więc tak. Obecny moment postaram się tego nie usuwać, dopóki nie będzie to konieczne całkowicie. No i tak, oczywiście wampir, piesio, czy tam szczuropies, nie wiem co to jest, tak, szczuropies. Czy szczurowik w sumie. O, i właśnie wypełniło się to, o czym mówiłem. Gdzie dostaliśmy scrap metal? To ogólnie dostaje się właśnie za dostanie przedmiotu, kiedy masz już maksimum przedmiotu. Tak mówiąc, najprościej.
sam w sobie nie jest niczym szczególnym. Ale no, bardzo jest to tego warte, żeby robić. Bo najprościej mówiąc, metal jest bardzo potrzebny do wielu rzeczy, więc tak, warto po prostu nie zmieniać przedmiotów, jeśli nie czujesz takiej potrzeby. I przy okazji mamy goblina. Stop! Czem stój? Skąd się pojawił ten obóz goblinów? Ja nie pamiętam pamiętania cię. My pamiętaliśmy samych siebie. Teraz oddaj nam wszystko, co masz. Nie macie pojęcia, co się dzieje, prawda? Dlaczego nie pomożecie mi odnowić porządku w tym świecie na początku? A wtedy możecie robić, co chcecie. Gobliny muszą kraść. Nie ma innego prawa w świecie. No, niech wam będzie. Nie, wygląda to, że nie mam żadnych... jak to się nazywa? Argumentów na to, czy tam żadnych podważeń. Czekaj. Mam jedno, co wy na... I tutaj właśnie walka się zaczyna. Z goblinami. I największy problem, mamy wampiry, mamy gobliny. Prawdopodobnie tu padniemy zaraz. Niestety. Tak. To też pokazuje właśnie, dlaczego tak nie lubię goblinów. Po prostu starcie z goblinami jest naprawdę problematyczne. I co tu mamy? Attack speed, większe obrażenia. Muszę to zrobić. Tutaj co mamy? Max HP większe i regeneracja. No, niestety opóźnię trochę zbieranie metalu, ale musi być. Strasznie to dziwne, jak te kreatury zaczęły pojawiać się same z siebie. Może oznacza to tak właściwie, że to wszystko nie jest tak złe. I ten świat tak naprawdę sam próbuje się odnowić. Albo, że nawet apokalipsa nie jest wystarczająca, żeby pozbyć się niektórych pasożytów, czy niektórych... No, pasożytów chyba najłatwiej określić. Dobra. Glutek i wampir oczywiście. Powiem wam szczerze, ta pętla będzie już ostatnią, którą chcę zrobić. Nie mówię to z perspektywy tego, że no... Jak to się nazywa? Że nie chcę już dalej brnąć w tym świecie, tylko bardziej z perspektywy, że no widać, że jest ciężko i trochę się plączę już. Więc no, pozbędę się czym prędzej pająków, glutów, wszystkiego i... Po tym wszystkim... Mimo tego, że prawie nie mam materiałów... Chyba będę musiał się zwrócić. O, metamorfoza. Powiem szczerze, że to jest bardzo fajna rzecz, bo zmienia się w losowy przedmiot, jak już dojdziemy. A nie, coś nie zmienia w losowy przedmiot. To jest po prostu też takie ekskluzywne i to się dostaje za zmiany w świecie. I o którym chciałem chociaż ten metal i inne też poprzynosić, ale jeśli się nie uda, to trudno. Ważne, że cokolwiek mamy. I że nie stracimy tego wszystkiego przez to, że zdecydowałem się za długo iść. I gluta. Szybko, bo zaraz harpia tu przyleci. A harpia będzie problematyczna. Mocno problematyczna. Dobra. Udało się, dożyłem. I powiem szczerze, nie chciałbym tego jeszcze robić. Ale sądzę po tym... A nie, nie jest tak źle z życiem w sumie. Dobra, jeszcze jedną pętlę chyba mogę w takim razie doprowadzić do skutku. Będę pewnie tego potem żałował, ale no, póki co niech będzie tak. Nie życia, obrażenia magiczne, nie. Nie. Nie ma co. O, i mamy harpię. Nie. Co masz na myśli? Nie. Chcesz uratować świat? Chcesz poprosić o pomoc? Nasza odpowiedź to nie. Skąd ty... A dlaczego nie? Widzimy w daleką przyszłość. Widzimy w głąb wnętrza. Tak długo jak był czas, była też pustka. Zamiast nieba. Ale to nie zatrzymało nas, czy nie powstrzymało nas przed widzeniem. Twoje ratowanie świata jest jednostronne i naiwne. Każda osoba widzi swój własny sposób ratowania świata. To dlatego nikt nigdy do ciebie nie dołączy. Dobrze. Nie do końca to wszystko rozumiem, ale powiedz mi swoją wersję. Co oznacza ratowanie świata dla ciebie? Znowu my progeny, nie wiem co to oznacza. I mój kin, czyli mój ród, czy mój gatunek. Dla nich być silnym i żyć. To jest część cyklu śmierci i życia. To jest życie samo w sobie, to jest świat. Zabiję cię i nakarmię twoimi
resztkami moich budujących młodych. I życie będzie dalej trwało. A ile żyć twoje ostrze dało za zabijanie ich jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko jedno. Nie chcę, byś ty lub twoje dzieciaki zginęły z głodu. Proszę, spróbuj zauważ rozsądek, czy tam moją stronę. Jeśli moja misja się powiedzie, harpie będą mogły dostać całe niebo i polowanie, którego potrzebują. Nie mogę nakarmić moich dzieci twoimi pięknymi słowami. A oto czas, żeby się pożegnać. No, więc pojawił się kolejny wróg. Harpie są w sobie, powiem szczerze. Urzędnicy jakoś więcej nie są, na razie. Ale na późniejszych etapach pętli niestety już są bardzo problematyczne. Czuję się okropnie. Naprawiając jedno zło, staje się źródłem drugiego. Nie ma domu dla harpii oprócz najwyższych gór, ale tam nie ma żywności. Nie mogę sobie wyobrazić, jak one były w stanie przetrwać, jeśli ich góry były odcięte od rzeczywistości. Dobra. I jeszcze zanim tam pójdziemy, zaczynają się nowi przeciwnicy. Właśnie, zanim coś dalej, jako że i tak nie osiągniemy raczej sukcesu, to pozwólcie, że chociaż pozostawiam rzeczy na tyle, na ile mogę. I tak. Ostatnia góra, więc już wolę nie stawiać, by się nie pojawiły, wiecie, kolejne gobliny. No i mówię, teraz trzeba tylko przeżyć do końca tej pętli. Może dostarczymy w ten sposób chociaż jeden metal. No i miejmy nadzieję, że jakoś to się uda. No. W sumie nadal mnie to tak trochę zastanawia, czy na pewno dobrym pomysłem jest nagrywanie tej gry. Ja na pewno z chęcią będę grał, ogrywał i w ogóle. O, przy okazji nie będę miał tak speeda, ale większa regeneracja. Na pewno się przyda. Ale nie wiem właśnie, co wy o tym sądzicie. Wiecie, przez o tym mam na myśli ogólnie o grze. I o tym, żeby oglądać z niej jakiekolwiek materiały. Nie mówię, wiecie, że koniecznie u mnie, mogę być u kogokolwiek. I czyżbym właśnie się pogrążył teraz przez te pająki? Dobra, na szczęście nie. Na szczęście nie. Okej. I mamy... O. Nawet nie wiem, co to jest. Powiem szczerze, naprawdę tego czegoś nie kojarzę. Dobra. Ogólnie mówiąc, teraz już raczej postaram się nie stawiać dodatkowych utrudniaczy. Mówiąc szczerze, już po prostu chcę przetrwać, więc no. To, że nie będę ich stawiał, może też pomóc pod tym względem, że może zobaczycie w końcu, jak pozyskiwać to, fragment pamięci. Dobra. Ale póki co i tak najgorsze dopiero przed nami. Trzeba się pozbyć tych wszystkich wrogów, tego wszystkiego. Dobra. I teraz tak, tam jest harpia i pająki. Nie no, jakoś muszę to przeżyć. A w sumie nie wiem, czy mądrym będzie marnowanie karty na coś takiego. Dobra. I przy okazji mam już ponad jeden metal, więc mój cel został osiągnięty. Jakkolwiek nie byłoby to jeszcze niewielkie i nieskuteczne, został osiągnięty i to się liczy. Dobra, pozbyłem się goblina. Na szczęście. W ogóle to jest jakiś czarny slime. Szczerze nawet nie wiem, czym jest ten cały czarny slime, ale... To jest chyba coś nowego, bo powiem szczerze, naprawdę nie kojarzyłem czarnych slime'ów w żaden sposób. Dobra. A teraz mogę powiedzieć szczerze, pas. Cztery pająki na pewno by mnie wykończyły. Więc no. I przy okazji, lada moment, może w końcu. Widzę, że chyba niestety nie. Chyba niestety nie i tyle w temacie. Nie zobaczymy, jak tworzyć te karty. Czy te fragmenty. To ogólnie powiem właśnie wam. Fragmenty pamięci tworzą się z kart. Jak masz zapchaną rękę, bo jest jakiś limit, nie wiem jaki. Najstarsza wypada, dostajemy za to jeden fragment pamięci. No niestety nie udało mi się więcej tego osiągnąć, więc nie będę teraz tego pokazywał. Powracamy.
bierzemy wszystko, nawet te kawałki, żeby nie było, bierzemy, więc to jest nic straconego. W następnym podejściu, wiecie, może to dostaniemy. No i mam przy okazji kolejną scenkę. No, nie mogę w to uwierzyć. Ej, wszyscy, chłopak powrócił. Przetrwańcy? Czy to oznacza, że nie jestem sam? Skąd przybyliście? Czy jest nadal miejsce bez ciemności? Nie wiemy, skąd przybyliśmy. Albo nie możemy zapamiętać. Ci ludzie, których widzisz, są jedynie z małą częścią, która pozostała z tej grupy. Tak mi się wydaje. Nie jesteś pewna? Nie jesteśmy pewni. Doszliśmy do stwierdzeń, że... Doszliśmy do tych przekonań przez to, że widzieliśmy zapomniane bagaże i resztki z dziennych racji. Każdego dnia są nowe znaki obecności ludzi, których, nie, przynajmniej z tego, co wszyscy tutaj wiedzą, nigdy nie było z nami. Tak jakbyśmy ich zapomnieli. Zapomnieliście? Dokładnie. To tak jakby ludzie znikali każdego dnia i my nagle o nich zapominamy, że oni w ogóle istnieli. Tak samo jak zapomnieliśmy miejsce, z którego przybyliśmy. I naszych rodzin. Może nawet samych siebie. Nazywam się Jota. To jest ta część, którą nadal pamiętam. Pamięć kogokolwiek innego nie jest wcale w lepszym... lepszej formie. To dlatego tak mało pamiętam o samym sobie. Wszystko jest zapomniane. Ale czekaj. Mówisz, że udało mi się powrócić. Czy to oznacza, że pamiętasz, że tu byłem? Tak. To dlaczego jest takie bardzo ważne dla nas? Widzieliśmy, jak odchodzisz. Ale odeszłeś zanim zdążyliśmy do ciebie podejść. Słuchaj, nie możemy odejść w tą pustkę. Czy nie możemy pochodzić po tej pustce już... No, już więcej nie możemy. Tu jest ognisko. I jest tu trochę śpiworów. Prawdziwy luksus w tych ciemnych czasach, przecież nie? No, oczywiście. Będę bardzo uradowany, jeśli będziemy mogli się sprzymierzyć. Chciałbym wszystko przywrócić. Nawet zacząłem pamiętać świat, jaki był wcześniej. Ale nie ma celu tego wszystkiego robić bez innych ludzi. Jest zbyt samotnie bez nich. Pamiętać świat? Nie jestem w stanie zrozumieć, o czym ty mówisz. Jestem zbyt wykończona. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że możesz nam pomóc. I my będziemy zadowoleni, by tobie pomóc. Tylko nie proś nas, żebyśmy z tobą poszli. Nie wiemy, jakim cudem udało ci się powrócić, ale dla nas odejście z tej opuszczonej grupy jest zbyt niebezpieczne. Nie będę o coś takiego prosił. Od teraz po prostu... Od teraz chciałbym po prostu mieć... miejsce, do którego mogę wrócić. Miejsce, w którym mogę usłyszeć głosy innych ludzi. No i to w sumie tyle. A jest jeszcze kolejny dialog. Nie żartowaliśmy z tym, że chcemy ci pomóc. Tutaj jest trochę rzeczy, które przetrwały kataklizm i nie znikły od razu. Nie mogą być zapomniane. Weź je, możesz ich potrzebować. A ci chodzi o to, że dostaliśmy parę też rzeczy. Mam też dostęp do statystyk. Dalej możemy mieć ekspedycję i możemy budować. Jak widać, jest tu dużo różnych rzeczy. Typu kuchnia, która... Czy w sumie raczej właśnie kuchnia, która powoduje, że ognisko, czyli jak wracam na pole ogniska, po prostu lepiej leczy. Potem mamy, powiedzmy, jak to się nazywa, chatę zielarza. To dodaje nam funkcję używania mikstur oraz dodaje kartę bagien. Tutaj mamy, jakby to nazwać, krwistą polanę czy coś takiego. Coś, co się po prostu dodaje do lasów, tam w sumie obok. Potem są tu inne budynki i w ogóle. Gdyby nie było, jeśli się nie mylę, chyba można było zbudować w demie to,
to i to, nawet tego nie można było, reszta była zablokowana, ale no mniejsza z tym. I na koniec jest właśnie najważniejsza rzecz. Pozwala zaczynać ekspedycję z podstawowym wyposażeniem wojownika. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo istotne, bo co daje plus na start, wiecie, przedmioty, które ułatwiają nam przeżycie. Ale cóż, nawet w ten moment za dużego wyboru nie mam. Zostawię więc od razu kuchnię. Znasz różnicę między dobrym kucharzem a złym kucharzem? Jedzenie zrobione przez dobrego kucharza jest smaczniejsze. Co? Czekałeś na coś bardziej wyszukanego? Czasami prawda jest po prostu bardzo prosta. Słuchaj, teraz spójrz, mam garnek, tam w sumie kocioł. Ciepło, trochę noży, wiadro ziemniaków, trzy cebule i trochę szynki. Nic specjalnego. Wszystko jest dosyć proste. Ale daj mi parę minut i wszyscy w tym obozie będą biegać do moich stołów. Wiedzieli przez zapach pysznej, dobrej potrawki. No, w ten sposób mamy kuchnię, która ogólnie mówiąc, nie wiem, czy ma jakieś dodatkowe funkcje, czy coś. Wiem, że można ją ulepszyć takimi rzeczami. I widzicie, czy są jakieś wymogi i nowa rzecz. Powiem szczerze, zdecydowanie tego wcześniej nie było w takim wypadku. I cóż, na obecny moment powiem szczerze, to już tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem mocno wkręcony w grę, ale to już było widać nawet, kiedy testowałem demko. Więc cóż, następny odcinek postaram się wrzucić już jutro. I bardzo byłbym wdzięczny oczywiście tym razem naprawdę za waszą opinię. Zawsze lubię, kiedy piszecie jakieś komentarze, można z wami jakąś dyskusję prowadzić, ale teraz wyjątkowo. Co sądzicie o tej grze? I czy chcecie zobaczyć więcej? Jak mówiłem, 4 odcinki łącznie będą, niezależnie od waszej opinii. Potem zobaczcie co dalej. No i cóż, to już naprawdę tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.